Dzisiejszy odcinek podzieliłem na dwie sekcje. W pierwszej macie omówione bazy zestawów komputerowych, które przygotowałem specjalnie dla tych najbardziej wybrednych, natomiast dopiero później omówimy już polecane z Geeksa. Czemu tak? Ano temu, ponieważ założyłem pewne konkretne progi cenowe, jeżeli chodzi o polecane właśnie na portalu Geeks i co miesiąc jest delikatny problem, żeby się idealnie w te progi wstrzelić z optymalnymi komponentami. Stąd taki właśnie pomysł, abyście dostawali jeszcze przy okazji trzy takie fajne, jakby najfajniejsze możliwe zestawy, jakie można zbudować w danym miesiącu z konkretnych części i je właśnie macie przypięte w opisie tego materiału albo w komentarzu, albo tu i tu, jeszcze nie wiem. W każdym razie zapraszam Was teraz na część pierwszą, a później na część drugą. Bawcie się dobrze! Kozi róg, w jaki zapędziłem się rok temu, tworząc szablon do rankingów, to kwestia podziału właśnie tychże rankingów na konkretne kwoty, a właściwie przedziały kwotowe, czyli mamy zestawy od 1000 przez 1300, 1700 i tak dalej do 8500. I to powoduje, że czasem coś się nie spina, ponieważ jest stuwa za dużo, stuwa za mało i ciężko to ogarnąć. To było spoko, kiedy ceny były stabilne, ceny procesorów i ceny kart graficznych. W chwili obecnej, kiedy coś wywieje z rankingu, coś wywieje w ogóle z rynku, no to jest problem, żeby te przedziały cenowe nam się idealnie spinały. I to jest problem, z którym się mierzę co miesiąc, dlatego w tym miesiącu postanowiłem przełamać ten schemat o tyle, że macie jeszcze dodatkowo pod filmem, albo w opisie, albo w komentarzu, albo w jednym i w drugim, dodatkowe takie trzy zestawy bazowe, do których możecie albo dołączyć swoją kartę graficzną, którą już posiadacie, na przykład swoją starą, używaną kartę, lub zakupić z rynku wtórnego nową, ale używaną kartę graficzną, ewentualnie dobrać kartę z innego sklepu, z innego miejsca, czy to już w ogóle nową, czy używaną, bez znaczenia, taką, jaką Wam się oczywiście uda zakupić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest limit mocy w zasilaczach, więc oczywiście nie połączycie każdej możliwej karty graficznej z tymi zestawami, ale znakomitą większość z uwagi na taką optymalną moc zasilacza, którą myślę, że dobrałem. A teraz przejdźmy właśnie do szczegółów, czyli do tego, jak te zestawy bazowe wyglądają, póki mam jeszcze Waszą atencję. Zestaw numer 1, czyli baza pierwsza, to jest najbardziej podstawowy komputer złożony z podzespołów, które są ok, czyli ani dobre, ani niedobre, ani średnie, ani jakieś tam, po prostu są w porządku. W swoim budżecie spinają się moim zdaniem idealnie. Czy można to zrobić taniej? Oczywiście, można wybrać tańszą obudowę, można wybrać jeszcze jakiś tańszy zasilacz, można zrezygnować z chłodzenia, można wybrać jeszcze tańszą płytę główną i się gdzieś tam powiedzmy wtedy zamknąć w kwocie powiedzmy 1700 zł, ale moim zdaniem nie ma sensu. Z tego względu, że po pierwsze MSI, Bazooka to jest na tyle dobra płyta główna, że Wam pociągnie zarówno i wydajniejsze procesory, jak i pozwoli na podkręcenie pamięci operacyjnych, co będzie w tym przypadku akurat dosyć fajną i istotną rzeczą. Pamięć RAM w chwili obecnej na fajnej promocji, więc nie dobierałem Ballisticsów, nie dobierałem jakichś tam HyperXów, innych rzeczy, bo te G-Skille są, po prostu mówiąc kolokwialnie, tanie i dobre, a w chwili obecnej nawet bardzo dobre, jak za kwotę, którą trzeba zapłacić. Popularny A2000 Kingston, no to jest absolutny klasyk, plus jeszcze był na promocji wczoraj, więc dało się go kupić 4 dychy taniej, że ta promocja dalej trwa, to zachęcam, bo link pewnie jest w opisie, żeby sobie skorzystać. Obudowa, czy da się taniej? Pewnie, można jakiegoś wybrać w tym momencie, nie wiem, Kruxa do 200 zł i kolejne 7 dych jest w kieszeni. Czy proponuję rezygnować z chłodzenia do jej trójki, no bo ono ma niby swoje chłodzenie w zestawie? Nie, bo będzie strasznie głośno i będzie przy okazji dosyć ciepło. Ale czy ostatecznie możecie to zrobić? No jak się uprzecie, jak Wam nie przeszkadza kosmiczny hałas, to możecie, natomiast ja nie polecam. Zasilacz, czy on wystarczy? Tak, wystarczy do większości kart graficznych, które możecie kupić używane obecnie w kwocie około 2000, bo nawet i myślę, że włącznie z GTX-em 1080 bez problemu ten zasilacz sobie poradzi. Natomiast czy do RTX-ów 3060 i wyżej bym go polecał? No raczej nie, ale z drugiej strony zakładam, że skoro ktoś wydaje na komputer 2000 na ten zestaw bazowy, no to nie dorzuci tego karty graficznej za 4-5 tysięcy, no taka jest moja logika, ale jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić. Baza numer 2, to jest zestaw identyczny, to jest to samo, więc to nie będę niczego właściwie komentował, poza tym, że pojawia się nam i5. Dla kogo będzie więc w takim razie ta i5 bardziej korzystna? Dla osób, które poza samym graniem chcą robić inne rzeczy. To są inne rzeczy, na przykład montować swoje
gameplaye, na przykład renderować swoje gameplaye, na przykład robić streamy. I nie chodzi mi o to, że w tym momencie polecam robić streamy na procesorze, bo niektórzy tak to odbierają, tylko chodzi o to, że kiedy robicie streama i nawet streamujecie kartą graficzną, to ilość programów, które działają w tle, pożerają również zasoby procesora. I to o to mi chodzi, że w tej kwestii dodatkowe jeszcze dwa rdzenie i cztery wątki względem i trójki będą po prostu przydatne, bo nie będą wam zapychały systemu. I to stąd ta i piątka. Natomiast jeżeli byście chcieli tylko i wyłącznie grać i nawet sparować swój procesor z wydajną kartą graficzną, to i trójka będzie absolutnie wystarczająca do RTX-a 3060 Titanium włącznie, więc nie ma się co w ogóle bać o takie połączenie. I w końcu zestaw numer 3, czy właściwie baza numer 3, to jest już powiedzmy coś z delikatnie wyższej półki, ponieważ przeskakujemy z B560 na Z590, również płyta od MSI, jedna z tańszych, ale jedna z fajniejszych również płyt pod procesory z odblokowanym mnożnikiem i taki tu się właśnie znalazł, to jest Intel Core i5 11 generacji 11600K. Oczywiście można go podkręcić, wydaje mi się, że to nie będzie konieczne, dopóki nie macie jakiejś wyjątkowo mocnej karty graficznej, ale no po to jest to Z, żeby podkręcać można było, jest też K i tak dalej, mocny zasilacz pod nawet myślę, że RTX-a 3070, 70 Titanium, może nawet i 3080 powinno być w porządku z uwagi na też wysoką sprawność tego zasilacza, chociaż wiadomo, że wykręcając i piątkę bardzo wysoko i łącząc to z 3080, ten zapas mocy no, będzie już w tym momencie w tym zasilaczu niewielki, a można nawet powiedzieć, że będzie to wszystko działało na styk, więc też nie ma co przesadzać. Cała reszta wybrana tak, żeby było optymalnie, czyli przewiewna obudowa, cooler, który na jakichś tam wybitnych temperatur po OC nie będzie, że tak powiem, nam proponował, ale przynajmniej będzie w miarę cicho, jeżeli nie przegniecie z tym podkręcaniem za bardzo. I to jest baza za około 3600 zł. Z całą pewnością klasa komponentów powinna tu być delikatnie wyższa, gdybyśmy to traktowali jako taki zestaw bardziej premium, tak? Czyli no skoro mamy fajną płytę, fajny procek, powinniśmy iść w wyższej klasy chłodzenie, w wyższej klasy RAM i tak dalej, ale stwierdziłem, że ma być w miarę ekonomicznie, w miarę optymalnie, ale też bez przesady, no i wyszedł mi z tego taki zestaw. Ewentualnie jak macie 200, polecam sobie zamienić Kingstona na WDK o pojemności 1 TB, WD Blue, bardzo fajny dysk, też w chwili obecnej chyba na promocji za jakieś 380 zł, więc tym bardziej warto go poszukać. I te zestawy bazowe mają swoje odpowiedniki z kartami graficznymi. Baza pierwsza to jest połączenie tego samego, co było właśnie wcześniej, tylko z GTX-em 1050. Czemu akurat z tą kartą? Bo jest dostępna. Tu możecie ładować natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, z rynku kart używanych RX 400-580, tylko z nimi ostrożnie, bo mogą być z koparek, mogą zaraz paść, więc tych kart akurat bym nie polecał. Bardziej wasz wzrok bym skierował w stronę GTX-ów 1070, 1060, może nawet 1080 takiego zestawu. Idąc dalej, baza numer 2 to jest i5 w połączeniu z RTX-em 3060, czyli bardzo fajny, optymalny zestaw do gier i nie tylko, myślę, że do streamowania też jak najbardziej. No i w końcu baza numer 3 to już taki troszeczkę większy wypas, 7500, ale dalej teoretycznie, ekonomicznie, mimo tego, że nowa karta graficzna 3060 Titanium się tutaj znajduje. Z tą kartą jesteście spokojnie w stanie już pograć w wszelkie gierki, nawet w 1440p. Ja sam na tej karcie grałem właśnie w takiej rozdzielczości i to na i3, a nie na i5. Ta i5 tu jest tylko i wyłącznie temu, bo myślę, że 7500 wyda raczej osoba, która jest zainteresowana bardziej streamingiem, graniem, obrabianiem swoich materiałów, niż tylko i wyłącznie taki gracz, powiedzmy to, nazwijmy go niedzielnym graczem. Dla takiego gracza właśnie jest bardziej ten zestaw za 5800. A teraz już przejdźmy do polecanych właściwych, czyli do tych przedziałów nieszczęsnych, które narzuciłem. I tutaj sytuacja jest o dziwo nawet całkiem fajna, bo XCOM wrzucił do oferty w końcu procesory od AMD z kartami graficznymi zintegrowanymi i coś tam się udało nawet z tego wyczarować. Oczywiście w dalszym ciągu uważam, że zestaw za 1000, 1300 i 1700 są totalnie nieopłacalne z perspektywy osoby, która poszukuje czegoś, no nie wiem, no do
prostych prac biurowo-multimedialnych, bo w tym budżecie da się znaleźć moim zdaniem dużo fajniej wyposażony laptop, który będzie też przy okazji bardziej uniwersalnym narzędziem, ale jeżeli komuś patet w głowie, no to tak jakoś wyszło, że nawet się udało coś wyczarować. Do 1000 zł, czy właściwie w kwocie około 1000 zł jest Pentium i Athlon, jeżeli chodzi o Intela i AMD. Później kwotowo idąc wyżej, 1300 zł mamy Ryzena 3 w połączeniu z GT710, bo tak się po prostu bardziej opłacało. Natomiast jeżeli chodzi o Intela, to już tylko i wyłącznie sama Integra w Pentiumie. I w końcu dokończymy to zestawem za 1700 zł, czyli znowu połączenie Ryzena 5, w tym wypadku z dopiskiem Pro, który kosztuje dużo, no ale przynajmniej daje nam możliwość złożenia całkiem ciekawej bazy. Plus w Intelu fajna i piątka, przepraszam, fajna i trójka, 10105 bez dopisku F, czyli jest karta graficzna zintegrowana i od wielkiej biedy można by już te procesory połączyć z jakimiś kartami graficznymi i teoretycznie uzyskać w przyszłości jakiś bardzo, bardzo podstawowy zestaw do grania, ale to tak z bardzo dużym przymrożeniem oka. Tak jak mówię, do 2000 to są komputery czysto biurowe. 2200 zł, teoretycznie pierwsze sprzęty, które mogą stanowić jakąś tam podwalinę pod granie w gierki, natomiast to są w dalszym ciągu procesory, które mają karty graficzne zintegrowane i raczej to w dalszym ciągu są sprzęty, które możecie sparować ewentualnie swoją starą kartą graficzną, ale w tym podstawowym swoim założeniu to są komputery do przeglądania neta, do Lightrooma, do Photoshopa, do może zmontowania filmu z wakacji czy z urodzin babci i w zasadzie nic więcej, a dopiero przy kwocie około 2600 zł te sprzęty zamieniają się w coś, co może wam pozwolić na trochę bardziej komfortową grę w LoL'a, w CS'a, powiedzmy w jakąś tam Dotę czy Valoranta, bo się pojawiają GT 1030. Oczywiście, że dużo rozsądniej byłoby w tym wypadku, mając te 2,5 tysiąca, sparować taki zestaw z używaną kartą, na przykład 5, 6, 7-letnią, która będzie i tak wydajniejsza od takiego GT 1030, ale nie każdy rodzic, nie każda osoba się zgodzi, czy nie każda osoba chce mieć używane komponenty, nawet wydając taką sumę pieniędzy. Ja to oczywiście rozumiem i dla takich osób są właśnie te zestawy przygotowane z kartami GT 1030. Natomiast cała reszta komponentów jest na tyle wydajna, że pozwoli w przyszłości upgrade'ować te komputery do dużo, dużo mocniejszych jednostek, wymieniając tylko i wyłącznie procesor i kartę graficzną, a resztę będzie można eksploatować przez długie, długie lata. Kolor fioletowy oznacza, że pojawiły się nam komputery teoretycznie trochę bardziej wydajne, no w praktyce to jest dalej połączenie niezłych procesorów, ale z kiepskimi kartami graficznymi. I tak się będzie jeszcze sytuacja powtarzała przez kilka kolejnych półek cenowych. Znowu GT 1030, ale dużo lepszy procesor, Ryzen 5 3600 i w przypadku Intela i5 10400F. Zapytacie, czemu nie i3? Zapytacie, czemu nie może jakiś tańszy Ryzen 5? No bo, tak jak powiedziałem, ten kaganiec cenowy, który sobie narzuciłem, te nieszczęsne przedziały kwotowe powodują często takie trochę nielogiczne dobór komponentów, ale w gruncie rzeczy jest na tyle przemyślane, że wymieniając jeden komponent, w tym konkretnym wypadku kartę graficzną, uzyskacie w przyszłości naprawdę spoko, wydajny sprzęt również i do gier. 3500, nadal siedzimy na kartach graficznych raczej z low-endu, bo 1050 Titanium, ale wiele osób mówi, że ta karta graficzna już jest dość wystarczająca, żeby sobie na niej optymalnie pograć w większość gier. Widzę, że wróciła na chwilę tutaj płyta główna MSI-a, której nie było, zaraz ją stąd usunę, bo też zauważyłem, że ogólnie jest problem z dostępnością B450. W chwili montowania tych rankingów jedyna sensowna i dostępna szerzej płyta to był Gigabyte B450 Aorus Elite V2 i ta właśnie znalazła się w rankingu wrześniowym. MSI-e wypadły z gry ostatnio, w ogóle wywiało te płyty ze sklepu, więc nie wiem, czy już ich nie będzie, czy coś się tam podziało z dostawą, ale w chwili obecnej wskoczył Gigabyte. Jeżeli chodzi natomiast o Intela, mówiłem o paradoksie i właśnie paradoks mamy, czyli wcześniej mieliśmy i5 z GT 1030, a tu mamy i3 z GTX-em 1050 Titanium, ale w dalszym ciągu procyk paruje się z kartą graficzną, mieści się w budżecie, a reszta pozostaje na tyle wydajna, że będzie to miało ręce i nogi nawet po wymianie procesora i karty na coś lepszego, więc tak to musiało zostać. 3900 zł, niewiele się zmienia, właściwie to praktycznie nic się nie zmienia. Procek w przypadku AMD wskakuje na wyższą półkę, na Ryzena 5 3600, natomiast w przypadku Intela pojawia się i5 i to jest właściwie koniec zmian.
4600 zł, jeszcze to nie jest spółka, w której możemy myśleć o RTX-ie, niestety, tych kart nie ma, a budowałem z tego, co jest w sklepie, więc nam wskakuje GTX 1650. Karta niewiele lepsza od 1050 Titanium, ale w tym konkretnym wypadku karta z lepszym, cichszym chłodzeniem i temu się tutaj tylko i wyłącznie znalazła. Zestaw na Intelu identyczny, tylko że oczywiście na i5 i w kwocie 4,5 tysiąca w tym wypadku budując, właściwie wybierając zestaw, który ja zbudowałem pod ranking X-owy, możecie liczyć na po prostu odpalanie gier w detalach niższych bądź średnich, jeżeli chodzi o to, co jest absolutnie dostępne na rynku z wszystkich nowych gier, ewentualnie mówiąc o grach starszych lub e-sportowych, macie poziom wydajności, który wystarczy do pogrania sobie spokojnie w 100 FPS-ach, jeżeli mówimy o grach 5-6-letnich lub nowych e-sportowych. No i w końcu coś bardziej sensownego. Niestety trzeba w tym momencie na taki zestaw wydać ponad 5000 zł, właściwie to grubo ponad 5, i dopiero wtedy możemy liczyć na coś, co pozwoli nam już odpalić raczej wszystkie gry na wysokich bądź chociaż średnio wysokich detalach, no i w raczej limicie klatek wyższym niż 60 FPS-ów. Dla AMD jest to połączenie Ryzena 5 3600 z GTX-em 1660 Titanium. Wybrałem wersję Armor, ponieważ ta karta jest dostępna w dużej ilości na magazynie. Jeżeli macie w tym momencie, inaczej, jeżeli w tym momencie widzicie w sklepie tańszą wersję tej karty, to weźcie tańszą, natomiast ta była dostępna w dużej ilości, więc tą wybrałem do rankingu. W kwestii Intela mówimy ponownie o i5 z tą samą kartą graficzną. Reszta to jest w kółku Macieju jedno i to samo, ale przynajmniej macie gwarancję tego, że to wszystko jest wstecznie kompatybilne, czyli czasem tylko wystarczy wymienić jeden element i dalej się reszta spina. Gdyby przykładowo akurat nie udało mi się trafić w wasz budżet, czyli w 5,5 tysiąca, tylko przykładowo byście chcieli, nie wiem, 5200, to wymieniacie jedną rzecz i wszystko się spina, główka pracuje. I w końcu 6800 zł i pierwszy zestaw z RTX-em. W przypadku AMD ten sam procesor, jest to ciągle i niezmiennie Ryzen 5 3600. Można by go było teoretycznie wymienić na 5600X, tudzież bez X, natomiast no, trzeba by było to troszeczkę wszystko przeprojektować, a tej wydajności byście moim zdaniem i tak nie zyskali w grach zbyt dużej, bo blokowani będziecie przez kartę graficzną, więc jak komuś zależy na szybszym renderowaniu filmów, szybszej pracy w programach do obróbki czegoś tam, nie wiem, grafiki 2D, 3D, innych tam rzeczy, które sobie robicie, no to w tej sytuacji Ryzen 5600 będzie miał sens. Dla graczy raczej nie, bo podobna wydajność będzie uzyskana na tym starszym Ryzenie, z tą oczywiście kartą graficzną, o to mi chodzi. W przypadku Intela pojawia się i5, odblokowany mnożnik, więc jest płyta z chipsetem Z. Jeżeli podkręcać nie lubicie, nie potraficie, nie chcecie i tak dalej, to wybierzcie w tej sytuacji zwykłą i5 10400F, tańsze B560 i oczywiście RTX-a 3060, a wyjdziecie na tym korzystniej, jeżeli chodzi o wydajność w grach. No i w końcu taki teoretycznie creme de la creme, czyli zestaw za 8,5 tysiąca, który powinien być kompletnym już kozakiem. No, średnim jest kozakiem, ponieważ nie ma kart graficznych, ponownie sensownych, więc wybrałem Ryzena 9 3900 i RTX-a 3060, bo stwierdziłem, że 8,5 tysiąca na zestaw nie wyda raczej w tym momencie gracz, przynajmniej taki no hardkorowy gracz, tylko bardziej osoba, która robi rzeczy kreatywne, a takie osoby wolą mieć mocniejszy procesor i kartę, która będzie wspierała rendering i tak dalej, niżeli coś, co będzie wyciskało maksimum FPS-ów. I dla takich osób są zestawy za 8,5 tysiąca, może ewentualnie zestaw z Intelem trochę bardziej dla graczy z uwagi na szybszy w grach procesor. Gdybyście chcieli coś przykombinować, coś pozmieniać, żeby to było bardziej pod maksymalną liczbę klatek, to oczywiście redukujemy nakład na procesor, w tym wypadku wybieramy i5, w tym wypadku wybieramy Ryzena 5 5600 i podnosimy półkę do RTX-a 3060 Titanium, no chyba, że znajdziecie w jakichś sensownych pieniądzach 3070, w co wątpię, ale może, no to w takiej sytuacji można się ewentualnie pokusić o takie połączenie, chociaż biorąc pod uwagę, że nawet jakby się wam udało znaleźć w miarę normalnych pieniądzach 3070, to dalej jest to koszt około 5000, no to wątpię, że wtedy się znowu zmieścicie w tym limicie 8,5, no i takie błędne koło, a moim zdaniem nie ma sensu ciąć na płycie, ciąć na ramię, ciąć na innych rzeczach, żeby później się bujać, no po prostu z problemami braku stabilności i tak dalej. I tylko jeszcze przypomnę standardowo, moi drodzy, że gdybyście nie znaleźli wśród polecanych, czy to właśnie tych zestawów bazowych, czy to tych geeksowych, totalnie niczego dla siebie, bo z jakiegoś powodu no, nie wstrzeliłem się w wasz gust, w wasze potrzeby i tak dalej, piszcie śmiało na naszej grupie,
czy tam właściwie na mojej grupie technologicznej PC by TQ, grupa technologiczna. Tam ja wraz z moderacją postaramy się dla Was dobrać najbardziej zindywidualizowany zestaw, jaki tylko możemy, że tak powiem, stworzyć pod Wasze preferencje. Ewentualnie dla bardziej wstydliwych jest jeszcze do mnie kontakt mailowy lub przez Facebooka również w opisie tego materiału, ewentualnie Instagram. Piszcie, jak mam czas, staram się doradzać. Więc atakujcie śmiało, tylko bądźcie cierpliwi, bo nie zawsze odpisuję szybko. Czasem trzeba po prostu troszkę dłużej poczekać. I przy okazji też mówię, że trwa rekrutacja na moderatorów na grupie PC by TQ, grupa technologiczna. Można swoje zgłoszenia wysyłać również na maila, a ci, którzy się już zgłosili, oczywiście będą mieli odpowiedź już niedługo właśnie tą samą drogą, którą przysłali zgłoszenia, czyli na maila. A tymczasem dzięki za uwagę. Dobrego dnia, wieczoru, poranka. W ogóle wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niedługo. Na razie.